Polska była w wyjątkowej sytuacji. Istniała w krajach socjalistycznych. I polski patriotyzm, ratowanie dzieł sztuki, zabytków, mieści się na samym początku spraw, które u nas się rozrosły. Nasi dzisiejsi goście to są właśnie osoby, które pamiętają, jak wyglądało to od czasów powojennych do stanu wojennego. Pamiętają i są w stanie jak najlepiej porównać te dwie epoki konserwacji w Polsce. Jest to dla konserwatora wielki napęd, jeżeli ma świadomość wagi takich obiektów, które poddawane są konserwacji. Czy konserwator to jest artysta, czy rzemieślnik? Ponieważ nasz zawód jest zawodem pełnym przygód, przyrównałabym go trochę do detektywa, do Sherlocka Holmesa, który musi odkryć po śladach śladów, co się działo i jak to było. Najciekawszą zawsze dla konserwatora jest właśnie jakaś, nie przy konserwacji istnieje, tylko odkrycie. To jest najbardziej frapujące. No, pytanie bym postawił takie, mianowicie jaka jest przyszłość konserwacji dzieł sztuki i zabytków w Polsce w tych nadchodzących latach, które no są obciążone znanym powszechnie kryzysem ekonomicznym w Europie i w kraju. My tworzymy aranżację konserwatorską, czyli dokonujemy wyboru z historii obiektu, co pokazać, co wyeksponować. Często są to rzeczy, które nie występowały nigdy obok siebie, bo przynależą do różnych okresów historycznych, dzielą ich setki lat. Dlatego nasz zawód jest tak pasjonujący, tak twórczy. Powstały u nas już 3 ośrodki konserwatorskie, Warszawa, Toruń i Kraków. I dopiero teraz, w okresie, kiedy weszliśmy do Europy, w tym momencie staliśmy się do pewnego stopnia wzorem. Myślę, że w tym filmie, który wspólnie przygotowujemy, powinniśmy przede wszystkim poznać to, jak środowisko konserwatorskie pracowało od środka, od wewnątrz. Jak wyglądał jako związek, jak wyglądała jako grupa, która wzajemnie się wspierała, a też wzajemnie się sprawdzała, bo to też jest niezwykle ważne.